Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak powinniśmy tworzyć intencje tak, aby one się spełniły. Więc po pierwsze, trzeba pamiętać, że są takie zasady, które powinniśmy stosować podczas kreowania swoich intencji, żeby się ich po prostu trzymać, żeby one mogły się zrealizować w naszym życiu. Więc po pierwsze, jest to zasada taka, która mówi o tym, że nie powinniśmy używać słowa nie, jeśli rozmawiamy ze swoją podświadomością. Trzeba pamiętać, że podświadomość nasza nie rozpoznaje takiego słowa i dlatego każda intencja, którą sobie stworzymy, nie powinna zawierać słowa nie. Natomiast jeśli chodzi o tworzenie intencji takiej w życiu codziennym, kiedy rozmawiamy ze swoją świadomością, no to już wtedy nie musimy się tej zasady trzymać, tak? Tutaj chodzi mi o na przykład kreowanie intencji, które zazwyczaj robimy podczas terapii dwupunktowej, czyli jest to rozmowa raczej z podświadomością naszą, więc tutaj zawsze wszyscy, którzy do mnie przychodzicie, wiedzcie o tym, że kreowanie intencji tutaj będzie bez słowa nie i te intencje powinny być również napisane w czasie teraźniejszym dokonanym, czyli na przykład jestem szczęśliwa, spełniona, żyję w obfitości, tak? To już jest coś, co się dokonało i w taki sposób przemawiamy do naszej podświadomości. Natomiast jeśli chodzi o słowo nie, więc no nie mówimy w taki sposób, że nie chcę mieć choroby, czy po prostu jestem zdrowy, tak? Już to się dokonało, już jesteśmy zdrowi, już jesteśmy w pełni sił witalnych i tak dalej. Dlatego powinniśmy przetransformować te nasze intencje. Ja zawsze na początku o tym mówię, w jaki sposób to zrobić, żeby to było dobrze, poprawnie zrobione, żeby się po prostu te intencje później nam ziściły. Jest to bardzo ważny element właśnie terapii dwupunktowej. Jeśli stworzymy odpowiednio intencje, oczywiście wyzbędziemy się wszelakich oczekiwań odnośnie tego, kiedy to nastanie, nie będziemy skupiać już później na tym uwagi, nie będziemy zasilać czegoś, czego nie ma, postaramy się jakby odpuścić, to wtedy te intencje łatwiej zostaną zrealizowane, szybciej zostaną zrealizowane i oczywiście trzeba też o tym pamiętać, że no, wszechświat daje nam tyle, na ile jesteśmy gotowi, więc trzeba jakby też pracować nad tą gotowością swoją do otrzymania pewnych rzeczy. Również nad uważnością, ponieważ czasami dostajemy pewne rzeczy, a ich nie zauważamy i to jest tutaj też taka sugestia dla Was, żeby po prostu później, żeby zacząć być uważnym. Każdego dnia po prostu jest ważne, żeby być uważnym na to wszystko, co nas otacza, jakie informacje otrzymujemy i łączenie tych kropeczek, tak? Łączenie tych nitek, które z wszystkim są powiązane. Dlatego warto sobie zapamiętać właśnie te dwie zasady, przede wszystkim takie, które mówią o tym, że właśnie bez słowa nie, intencja powinna być, no i w czasie teraźniejszym dokonanym i z takimi intencjami przychodzicie do mnie i tutaj pracujemy nad tym, żeby się te intencje Wasze zrealizowały. Dziękuję Wam za dzisiaj, wszystkiego dobrego, do następnego razu, hej!